Halo, dzień dobry, jest godzina 3:00, a my wyruszamy na nasze wrześniowe wakacje do Czarnogóry. W Czarnogórze już byliśmy, to nie jest nasz pierwszy wypad, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście vlogów z wyjazdu, no to zostawiam wam linka tutaj. Trzymam gumę w ręce. Plan na dzisiaj jest taki, ruszamy z Krakowa, plan jest taki, żeby dojechać do Sarajewa. W Sarajewie mamy nocleg. Więc żeby dojechać do tego noclegu na dzisiaj po południu, na dzisiaj wieczór, zobaczymy jak nam pójdzie. Po drodze mamy oczywiście Słowację, po drodze mamy Węgry, Chorwację przez jakiś tam odcinek czasu i... No i Bośnię i Hercegowinę też mamy w planie coś pozwiedzać. Zobaczymy, oczywiście zabieram was ze sobą, zabieram wszystko do nagrywania ze sobą i zapraszam was na vlogi z wyjazdu. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Zaczynamy vlogi z Czarnogóry. Say goodbye, yeah. Want your skin on my skin, just one last time. If I can't have you, babe, I don't want nobody else in my life. So darling, please pull me closer. If this is the last time, it could count now, baby. Yeah, darling, please pull me closer. It's not over until it's over. I know we gave it all we got, yeah, we try. Side by side, side. Nie uwierzycie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy już w Chorwacji. Przez Chorwację mamy taki mały odcineczek do przejechania. Jesteśmy już w Chorwacji. Słowacja przeleciała szybciutko, Węgry przeleciały szybciutko, teraz Chorwacja, tankujemy ostatnie tak jakby tankowanko przed już chyba dojazdem na miejsce do Sarajewa. No i po drodze czeka nas jeszcze obiad. Chcieliśmy gdzieś się zatrzymać, zjeść coś ciepłego, zjeść coś takiego normalnego, obiadowego, bo póki co lecimy na bułkach, lecimy na kanapkach, na suchym prowiancie można powiedzieć. Co jeśli chodzi o ruch na drodze, no to kurczę, słuchajcie, do Chorwacji przejechaliśmy w niecałe 9 godzin, 8-9 godzin. Co prawda jesteśmy tutaj na północy, nie przy morzu docelowym, tak jakby miejscu wszystkich wczasowiczów, no ale jednak, kurczę, słuchajcie, da się i pocisnąć i w 8 godzin tutaj zajechać. Więc co, jeśli chodzi o pogodę, no to jak widzicie, jest średnio ciepło, pogoda jest taka, że jest zachmurzona, co chwilę pada deszcz, taki przelotny, ale jest ciepło, jest temperatura 21 stopni, ja jestem w krótkich spodenkach, w krótkim rękawku, oczywiście mój outfit podróżniczy, ubrałam sobie krótkie spodenki, kolarki i bluzeczka w paski, tym razem z Bonprix, więc mała przerwa na tankowanko. Cóż, pogoda nie zachwyca. Prognozy mamy też na Czarnogórę takie, że no ma lać, ma ta pogoda być taka w kratkę, więc zobaczymy. Nie nastawialiśmy się za bardzo też na to, że będziemy się opalać, nie nastawialiśmy się też za bardzo, że w drugiej połowie września będziemy się kąpać. Jeżeli tak się stanie, to będzie bardzo miło, a jeżeli nie, to będziemy zwiedzać, pełny grafik różnych atrakcji, więc... Wszystko to oczywiście będę wam tutaj pokazywała, a my cóż, ruszamy w dalszą drogę. Zatrzymaliśmy się w Bośni, przekroczyliśmy granicę, szybciutko poszło, chociaż sprawdzili nam certyfikaty covidowe. Pierwszy raz, wszyscy byliśmy przygotowani, więc zaraz za granicą znaleźliśmy taką restauracyjkę, idziemy coś zjeść, idziemy zjeść obiad, jesteśmy już głodni. Tutaj kwestią najważniejszą dla nas było to, żeby można było płacić kartą. No i słuchajcie, przy drodze na jakiejś wioseczce restauracja i etno selo Eden to się nazywa. O Jezu, jak świeci słońce, tam jest znak. No, więc liczymy na jakieś dobre jedzonko i ruszamy dalej do Sarajewa. Co? Brod. Ale to wszystko zupa. Tam jest tych kierami. Tu masz fish broth. Nie, fish to jakaś pewnie rybna. No rybna. Brot i fish broth, wilbrot. No i jest wilbrot. Super broth, czorba. No to te czorby, to jest ta czorba. Te czorby to są takie gęste. No i pojedzone. No muszę wam powiedzieć, że bardzo, bardzo polecamy tą knajpkę. Też ją wyczailiśmy z polecanych restauracji. Tam z opinii wyczailiśmy 4,7. Duże porcje, naprawdę pyszne jedzenie, dobrze doprawione. Wszyscy byli zadowoleni, każdy wziął coś innego. Zupy normalnie w wielkich talerzach. Pyszne mięso. Wzięliśmy sobie jeszcze na wynos tą resztkę, co nam zostało. Naprawdę nie mogliśmy dojeść, ale naprawdę fajne, świeże, pyszne jedzenie. Także jeżeli będziecie w Bośni, będziecie się kierować na Sarajewo. Jest to chyba pierwsza restauracja zaraz za granicą. Zostawię wam linka może na dole. Namiar. W każdym razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Pojedzeni wszyscy i ruszamy. Została nam ostatnia prosta do Sarajewa, więc tak jadłam sevapi. Moje dziecko jadło filety z kurczaka, możecie zobaczyć, ile tych filetów tam było. Frytki, soczki. Genialna sprawa. Just one last time, if I can't have you, babe, I don't want nobody else around. So darling, please pull me closer. If this is the last time, it could count now, baby. Yeah, darling, please pull me closer. It's not over until it's over. I know we get i dojechaliśmy. Podręczne. Bardzo ładne. Ciemności egipskie. Szybki room tour. Łóżko, sofa, okna. A szybki room. Telewizor. Tutaj coś do siedzenia i jeszcze kibelek. Proszę bardzo. Po królewsku. Strasznie wysoko jest to lustro. Nie wiem. Jest suszarka. Są przybory. Wow! Jakieś czepki, patyczki do uszu, do paznokci. Premium hotel. Premium hotel. Dojechaliśmy wieczorową porą. Ja już, zobaczcie jak wyglądam. Idę się szybko wykąpać, może coś jeszcze zjemy, może się po prostu tylko napijemy i kładziemy się spać. Zmęczeni, zadowoleni, że dojechaliśmy na miejsce, zadowoleni z noclegu, zadowoleni z pokojów. Musimy sobie zaplanować jeszcze jutrzejszy dzień.